Nie wiem, czy to było widać, ale jest aż fioletowo od jasnoty purpurowej. Niektórzy mogą kojarzyć takiego chwasta, ja go zjadam bardzo chętnie. Można go zaparzać, a ja go sobie wolę wydawać do sałatek. Niezły smak. Poprawia ponoć trawienie, jak wiele innych chwastów. Cieszę się, że poznaję nowe chwasty, uczę się je jeść. Za każdym razem, jak uczę się jeść takiego nowego chwasta, to się cieszę, że jestem jeszcze mniej zależny od żarcia w sklepie. Może jeszcze nie mogę powiedzieć, że mogę się śmiać z kryzysu żywnościowego, ale mam nadzieję, że przynajmniej przejdę przez niego łatwiej niż inni. Może dzięki takiemu uzupełnieniu diety będę mógł jeść też mniej innych rzeczy. No, taka zielenina praktycznie nie ma kalorii, uzupełnia witaminy, być może minerały. Oby minerały. Ponoć mamy strasznie wyjałowioną ziemię z minerałów. Ponoć przez nawozy sztuczne. Między innymi. Więc uzupełniam sobie różne minerały. No właśnie, nie wiem czy minerały, ale witaminy, nie witaminy. Różne związki. Kalorii niekoniecznie. Więc liczę na to, że dzięki uzupełnieniu tych innych substancji będę mógł do funkcjonowania zużywać mniej kalorii. Nie będę musiał tyle jeść innych rzeczy, które są takim obciążeniem dla organizmu. Tyle tłuszczu, tyle węglowodanów, białek. Chociaż nie wiem, na ile to się da zmniejszyć. Z tego, co kiedyś, już 2 lata temu, próbowałem ustalić z moim, powiedzmy, dietetykiem, się okazywało, że ja nijak nie mogę wyciągnąć bilansu kalorycznego. Niektórzy liczą kalorie, żeby nie było za dużo, nie przytyć, a ja odwrotnie. Wychodziło na to, że jestem w stanie jeść tylko tyle, że no, w zasadzie do przeżycia wystarczy. No nie wiem, nie wiem. Ja bym chciał jeść więcej, ja lubię jeść. Tylko nie mam miejsca w brzuchu. Powiem więcej, ja uważam, że jestem wręcz zafiksowany na punkcie jedzenia. A może dlatego tak źle trawię. Może ciężko pracuję nad tym, żeby odpuścić i żyć bardziej na luzie. Naprawdę ciężko nad tym pracuję. Aż schudłem od tej ciężkiej pracy. Kolejny jeszcze eksperyment mi doszedł. Jestem na takim kursie. Energia życia. Poproszono nas, żeby na jego czas przestawić się na dietę wegetariańską. Tylko 2 tygodnie na szczęście, ale powiem wam, że nieźle się na niej czuję. Brakuje mi trochę jaj, które jadłem codziennie. Ale jeżeli się okaże, że z jakiegoś powodu mi służy, to może już na niej zostanę. Nie wiem czemu to przypisać, ale w tej chwili mam wrażenie, że spadło mi, i to jest dla mnie bardzo istotne, uważam to za bardzo znaczące, spadło mi potrzeba, taka psychiczna myślę potrzeba, jedzenia słodkich rzeczy. Jeżeli to jest rzeczywiście powiązane z odstawieniem produktów zwierzęcych, to ja chyba już do nich nie wrócę. Bo to był dla mnie, słodycze to był dla mnie duży problem. Kij z tym, że jadłem naturalne słodycze, ale cukier to cukier. Jak przegniesz nawet z naturalnym, to konsekwencje nie są dobre. To jest wtedy karmienie grzybów candida i innych takich, przeciążanie trzustki. A od dawna się martwię tym, że właśnie za dużo tych słodyczy mam w diecie. Słodkich rzeczy. Nawet choćby naturalne. Ale nasi przodkowie tak nie jedli. Słodkie rzeczy były od święta, więc sądzę, że na dobre mi wyjdzie, jeżeli będę jeść mniej słodkości. To co, kolejny eksperyment. Po raz kolejny nikogo nie namawiam, po prostu się dzielę tym, co odstawiam na sobie samym. Każdy, kto ogląda, będzie mógł sobie wyciągnąć wnioski samemu. No brakuje, myślę, że brakuje materiału badawczego do wyrobienia sobie opinii na różne tematy. Ludzie często przychodzą do innych i narzucają coś, zamiast przedstawić po prostu, albo mówią, u mnie to zadziałało, u innych też musi. Ja tak nie, staram się tak nie robić. Staram się poprzestać na powiedzeniu, u mnie zadziałało tak, a tak. I koniec. Żadnych sugestii, że u ciebie na pewno też zadziała w związku z tym. A jeżeli sądzę, że zadziała, to powinienem się podzielić, dlaczego tak uważam, jakie podobieństwa
między mną a tobą, drogi słuchaczy, drogi rozmówco, skłaniają mnie do wniosku, że u ciebie też zadziała. Ale oczywiście zawsze mogę się mylić. No zawsze możemy się pomylić. Nawet specjaliści się mogą pomylić i nie macie pojęcia, kurczę, jak często to robią. Dobra, nie przynudzam. Piękna pogoda, piękna łąka, piękne chmury. Jeszcze jest coś pięknego, ale to wam zaraz opowiem. A kurs, w którym biorę udział, jest właśnie specjalnie przeznaczony dla osób z przewlekłymi dolegliwościami. Aż jestem do siebie pełen podziwu, że się na to zdecydowałem, bo jest robiony przez Rosjan. Tada. Ale nie tych Rosjan. Tych normalnych. Tych, z których należy brać przykład. Jest po rosyjsku. Dla mnie specjalnie mam wrażenie, zrobiono tłumaczenie na angielski. A tam, gdzie się dano, to korzystam z translatora Google. I w jedną, i w drugą stronę, żeby się z nimi dogadywać. I być może pod wpływem tego kursu zauważyłem u siebie kolejną pozytywną zmianę. Załapałem pewien taki umiejętność lepszą niż do tej pory przyglądania się swoim myślom. Zasadniczo to nie jest kurs dietetyczny, to jest kurs dbania o psychikę i emocje. Można powiedzieć kurs duchowy, ale ponieważ mam wrażenie, że słowo duchowość jest bardzo szerokie i często mam chyba nadużywane, więc nie chciałem od razu tego tak definiować. Kluczowe w ogóle w tej szkole, z której wywodzi się ten kurs, jest przyglądanie się sobie. Można powiedzieć medytacja. To ma różne nazwy. Medytacja, cisza, bycie tu i teraz, mindfulness, tego typu rzeczy. To są naprawdę bardzo pożyteczne rzeczy i wielu ludziom by się przydało, jak nie większości. Mam wrażenie, że ludzie żyjący poza cywilizacją często są szczęśliwsi właśnie dlatego, że oni to instynktownie umieją. A jak żyjemy między gadżetami, wygodami, w życiu pełnym bodźców, w środowisku pełnym bodźców, to tracimy umiejętność skupienia się na tu i teraz i odreagowywania na bieżąco stresów. Tylko tak się skupiamy na działaniu, że zapominamy o naszej jakby wewnętrznej strukturze, o naszych emocjach, którymi trzeba się zająć, o zaglądaniu do siebie, do środka. A jak tam nie zajrzymy, to organizm będzie widział, nie zaglądasz, no widocznie ważniejsze są inne rzeczy, ja w środku nie sprzątam i rośnie bałagan. W środku mam na myśli w umyśle. Więc wracając do tego, co udało mi się załapać, ja w środku mam taki bałagan, że jak próbuję się na tym skupić, to nawet nie wiem, kiedy zaczynam od razu uciekać. I zaczynam, wydaje mi się, że coś tam obserwuję. Tak naprawdę to już jest ucieczka. Ja obserwuję, dokąd by tu uciec, a nie to, przed czym uciekam. I wydaje mi się, że złapałem ostatnio, udaje mi się przyglądać właśnie temu, jak uciekam. Gdzie dosłownie wzrok mi ucieka i ja się wtedy przyglądam temu. Gdzie zahaczyłem wzrok? Ja czasem mam tak, że zaczynam o czymś myśleć, próbuję się przyjrzeć czemuś, czego się boję i wzrok mi automatycznie zaczyna latać. I myśli zaczynają latać. W panice. Tak bardzo umysł nie chce się przyjrzeć temu. Może to coś cały czas od lat przy nim siedzi i wraca z uporem maniaka. Ja sobie myślę, dobra, widzę, że coś tu jest, no przyjrzyj się temu w końcu, a on nie. Błagam, wszędzie, tylko nie tam. Oj, mówię, co ja mam z własną głową. I pewnie wy też to macie w jakimś tam stopniu, tylko nie zdajecie sobie z tego sprawy być może. Zamiast tego bierzecie leki na uspokojenie, albo się kłócicie z kimś, albo cierpicie po prostu ogólnie na złe humory. Nie wiadomo skąd. Także polecam przyglądanie się sobie, nie uciekanie od siebie, na ile się da bycie ze sobą samym. Syn mi nieraz mówi, jak czasem zdarza mi się prosić, żeby nie siedział w elektronice, mówię, ale co ja mam robić?
Mówię, możesz patrzeć w sufit. Ale to bez sensu, to jest nudne. Mówię, synek, jak nie możesz wytrzymać ze sobą samym, to znaczy, że masz duży problem. I to dotyczy każdego, kto musi ciągle coś robić. Albo coś oglądać, słuchać, gadać. To znaczy, że ma duży problem. Jeśli czuje dyskomfort, kiedy nic się nie dzieje. Kiedy zostaje sam ze sobą. I zauważyłem dzisiaj i wczoraj, że jak podążam za tym swoim uciekającym wzrokiem i za tymi swoimi myślami, to za każdym razem pojawia się jakieś wspomnienie. Za każdym razem coś się kojarzy. Ze studiów, ze szkoły, czasem nawet z przedszkola. I wreszcie zacząłem to odbierać pozytywnie. Taka jakby ulga. No wreszcie jestem ze sobą. Wreszcie widzę te rzeczy jak małe dziecko. Nie czuję już tego lęku, który do tej pory mi towarzyszył. Mówię, nie wiem co się stało, może praktyka, może kurs już tak podziałał mocno, bo on przyspiesza pewne rzeczy. Ja wiele z tych rzeczy już robiłem, ale teraz uległy one przyspieszeniu. Energia działa. Nie pytajcie jaka, nie wiem, ale jakaś chyba działa. Wszystko na to wskazuje. Coś w tym jest, że w grupie inaczej się pracuje niż samemu. I ponieważ to działa nawet wtedy, kiedy nie widzi się tego kogoś, tylko po prostu raz na jakiś czas się spotykamy, to mnie przekonuje, że ta nić, taka jakaś energia, jakaś informacja przechodzi, nawet kiedy się nie widzimy, nie kontaktujemy. Inaczej chyba nie zrobiłbym takiego postępu w kilka dni. Nawet nagadałem się już kontrowersyjnych rzeczy. Niektórzy, jak słyszą o takich różnych ala ezoterycznych sprawach, to się zaraz najeżają, więc nie chcę przeginać, a nie epatować za bardzo różnymi rzeczami, których nauka nie potwierdza.